Witajcie, drodzy widzowie. Mamy 6 października, zbliża się godzina 10:30. Chciałbym dowiedzieć się, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Czy już jest wyłoniony kandydat? Otworzę internet. Domyślnie tutaj mam ustawioną przeglądarkę na Microsoft. Używam przeglądarki Edge. I jak widzę, na pierwszej stronie na razie nie mam informacji o tym, kto jest prezydentem i czy w ogóle jaką ma przewagę. Na przykład w głosach elektorskich. Przejdę do Onetu. Jak widać, Bronisław Komorowski o Donaldzie Trumpie mówi, że nadzieja umiera ostatnia. To mimo obecnego rozstrzygnięcia 266 głosów elektorskich do 205 głosów z przewagą Donalda Trumpa sugeruje, że on może być zwycięzcą tych wyborów. A co więcej, brakuje mu tylko 4 głosów. Głosów elektorskich. Przejdźmy do następnego portalu. Wirtualna Polska. Wirtualna Polska przedstawia wynik wyborów. 267 głosów elektorskich do 224 głosów na korzyść Donalda Trumpa. A więc najprawdopodobniej Donald Trump zostanie prezydentem USA. Co nam mówi Interia? Interia pokazuje już nową gwiazdę w postaci gwiazdy Donalda Trumpa. A polscy, na przykład posłowie, już powoli komentują zwycięstwo Donalda Trumpa. Popatrzmy na sytuację jeszcze w Stanach wahających się. Tutaj prowadzi Trump. W stanie Michigan prowadzi Trump. W tym stanie Maine prowadzi Kamala Harris. A w tym również Kamala Harris. A zobaczymy, jak sytuacja prezentuje się w Arizonie. 51% na korzyść Trumpa. W Nevadzie 51,4%, a na Alasce 55%. Tak więc możemy zakładać, że głosów elektorskich będzie przybywało Donaldowi Trumpowi. I można powiedzieć i założyć, że tych głosów może być nawet ponad 300, a do zwycięstwa potrzeba było zdobyć
270 głosów elektorskich. Tak więc przewaga Donalda Trumpa będzie bardzo wysoka. Wejdę jeszcze na stronę, na portal kolejny. I tutaj już mamy informację, że Ameryka wybrała, a Donald Trump ogłosił publicznie swoje zwycięstwo. Czy to dobrze, czy źle dla Polski? Pamiętam współpracę Ameryki z Polską za rządów Donalda Trumpa i wyglądała ona bardzo dobrze. Myślę, że ten kandydat dalej będzie stał po stronie Polski. Zwłaszcza, że jeszcze do maja prezydentem będzie Andrzej Duda. A potem zobaczymy. Być może Polska pójdzie za głosem Ameryki. Nie można tego wykluczyć. Zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest, można powiedzieć, bardzo nieciekawa. Tutaj koalicja rządząca się nie popisuje. A więc cieszmy się z wyboru Ameryki. Oni o sobie już zdecydowali. A Polacy jak zdecydują w wyborach prezydenckich? Czy pozwolą na to, żeby koalicja rządząca domknęła układ i posiadała swojego prezydenta? No właśnie. Bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za uwagę.